Na początku bardzo duże zaskoczenie w pierwszej minucie, to jest szał w dychę. Jest wiara, pewność będzie jak wygramy na Widzewie i się utrzymamy, a wtedy będzie dla nas upragniony cel. To nie spadniemy. Nie spadniemy. Będzie dobrze. Przygotowujemy oprawę na drugą połowę? Oczywiście, jak najbardziej. Co za niespodzianka? Co za niespodzianka? Nie wiem. Który dzisiaj piłkarz pod Beskidzia najlepiej się prezentuje? No konieczny. Koniecznie, konieczny. Oczywiście, że konieczny. Ale nie chodzi do imprezy, nie piły, nic takiego, nie? I szkoła. Wiem, że tam szkoła jest najważniejsza. No, że trzeba się uczyć i że trenować też trzeba. Ciężko trenować trzeba. Trzeba chcieć trenować. Do każdego meczu się mobilizujemy, bo wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, widzieliśmy, w jakiej sytuacji byliśmy na początku tej rundy. Każdy mecz graliśmy o, można powiedzieć, o życie i z tą świadomością wychodzimy na boisko. Upragniony cel, o którym zawsze marzyliśmy od początku tutaj mojej pracy, chłopcy od początku stycznia. Dzisiaj jesteśmy zadowoleni, wygraliśmy trudne spotkanie. Zagraliśmy w pierwszej połowie momentami bardzo dobrze, mieliśmy swoje sytuacje, zdobyliśmy piękne bramki, mieliśmy też inne sytuacje, ale zmową naszą jest to, że w drugiej połowie perspektywa taka, że już mamy to coś, trzymamy, nagle okazuje się, że przeciwnik spycha nas do defensywy i zaczyna się robić nerwowo. Miałem takie skojarzenie na ławce, że jak w przedszkolu dziecko dostaje cukierka i jeszcze uda mu się drugiego dostać, to ten jeden chowa do majtek i on się roztapia wtedy i mieliśmy podobne znaczenie dzisiaj. Podobne uczucie miałem, że mamy dwa cukierki, ale w obawie, żeby te cukierki na mnie zginęły, schowaliśmy je głęboko, za głęboko i zrobiło się nerwowo. Na szczęście dla nas dowiedzieliśmy to zwycięstwo.